Dzień dobry, dobry. Witam. Proszę bardzo. Co to się dzieje? Obudziłam się rano i pół twarzy jakby przestało pracować. Mhm. Od jak dawna, kiedy to się zrobiło? Od dzisiaj. Dzisiaj. Dobra. Czy jakieś narażenie na, nie wiem, zimno chociażby, albo znaczy, klimatyzację? Skoczyła rozgrzana po siłowni. Czy to dwa dni był się samochód, klimatyzacja. W aucie, gdzieś jeździliśmy? Może niech pani sobie siądzie. Najpierw się buzią zajmiemy. Proszę mi powiedzieć taką rzecz. Mój dotyk. Tutaj jak dotykam, tutaj jak dotykam, tutaj jak dotykam. Wszędzie czuje pani identycznie? Tu delikatnie mniej, no bo tak jest to takie zdrętwiałe. A zęby szczerze ciasno. Wygląd nie jest najważniejszą rzeczą w moim życiu, wiadomo, ale ta sytuacja po prostu... Nie umiem tego określić. Ile to dla mnie znaczy? Traktujemy to jako zapalenie nerwu twarzowego. Najprawdopodobniej jest to, tak jak mówię, przewianie. Że ta klima faktycznie powstała. No tak, to mogło wszędzie być. Wszędzie na stopach klimatyzacji włączasz. Ale to nie tylko to, to wyszłaś na siłownię, na w ogóle było wieczór chłodnie i tak. Całkiem możliwe. Może się ten stan pogorszyć, czy... No to jest pierwszy dzień, więc przeróżnie to może wyglądać. Generalnie im wcześniej się zacznie działać, tym jest większa szansa na szybką poprawę. A czy jest szansa, bo za miesiąc mamy ślub, że to zejdzie? Szansa jest i to całkiem spora. Ale no, życie pokaże. Najgorsze jest to, że oczywiście lekarz daje szansę, że to zejdzie, ale nie daje też pewności. Panna młoda, nie wiadomo, czy będzie dobrze wyglądać, gdzie zależało mi, żeby... Dobrze wyglądać i będzie dobrze, spokojnie. Jeszcze jest czas. To jest lek, który po prostu pomaga w przekazywaniu impulsów nerwowych, żeby docierały tam, gdzie należą. Czy jakieś, nie wiem, coś z tym można robić? Tak, tak. Elektrostymulacja, masaż mięśni twarzy i przede wszystkim ćwiczenia.